Cześć, witajcie, ja jestem Dolar Lemmy i ze mną jest pan Mr. Quarity. Ja jestem. No i jesteśmy tu w odcinku nagrywania do Quarity'ego. Tak, i właśnie zapomniałem o tym, że też miałem nagrywanie. I dopiero teraz rozpocząłem nagrywanie. Więc witam mój odcinek, nie? Więc przed tym ogarnęliśmy tego zombie villagera, zwykłego villagera, i zrobiliśmy z niego kartografa i dostaliśmy mapę badacza oceanu. Dobra, więc ja zrobię tak, że jemu usunę to i przesunę to. Kartografem jest. No tak, on będzie ciągle kartografem do tego. Zawsze kartografem. Tak, on będzie na zawsze kartografem, tylko że teraz nie będzie mógł odnowić swoich tego. Trade-off. No i z tego, że go uleczyliśmy, no to właśnie mamy te duże przeceny. No to jest fajnie, tylko. I właśnie dzięki temu mamy nowe badacze oceanów. Teraz jakiś buneczek tutaj, jak widzicie. Jakby to nie była duża przecena, to było bardziej 2 emeraldy. Nie, nie. No, to, ale to normalnie kosztuje 13 emeraldów. No, to nie jest dużo. W stosunku do tego, że dwa to czy tam to nie jest jakoś duże, nie? Dobra. Więc tu buduję, teraz. Nie, to, to kosztowało 2 emeraldy. Więcej. To 13 kosztowało, a tak kosztuje 11. Gdzie ty to widzisz, bo ja mam jakieś teksty. Bo masz takie coś jak te kartki, masz te mapę, masz. Masz szkło i masz potem masz takie coś jak szmaragd i masz tam 13, ale przekreśloną mi 11. Chyba, że to jest 18. Bardzo możliwe, że to jest 18. Wiesz? No to jeżeli jest, no to szanuję. Puszka tutaj jeszcze pozna. Nie, on będzie miał taki jakby mini domek z tyłu. Ej, to by było dobre, taki mini domek. Taki wielki dom. W skalę. Musimy poprosić naszego przyjaciela o to, nie? Żeby coś na to zaradził. Osuń się! Muszę przyznać, jest zarąbiste, tylko będzie mógł stąd uciec. No tak, bo na razie tu go przyprowadzimy. I tu To go przyprowadzimy. Halo, panie Quarity, zasnął pan? Halo. Znowu mam laga. Tylko mnie. Okej. Nie, mnie wywaliło całkowicie z serwera. Wiesz? To co, miałeś laga czy co? Nie, wywaliło mnie całkowicie z serwera. Tak po prostu. No. Nie, może miałem lagę. No nie miałeś lagę, się zatrzymałeś. No, może się ten zarobić wtedy. Dobra, będziemy musieli go przeprowadzić. To łóżko mu tam postaw, pójdzie tam z chęcią. Janusz mał, postaw mu tam łóżko. Tam pójdzie, bo chciał spać.
chce iść spać, ale mu nie damy spać. Będą go potwory atakowały. Ja co, chyba przesadzę już z tym dachem, nie? Jakiem? Dachem. Dobra. Dobra. Teraz. Teraz. Zaprowadź go. Czekaj. Nie, co? Ale wiesz co, też jest bardzo ważna rzecz, bo tam nie pójdziemy, jak nie będziemy mieli tego. Oddychanie pod wodą. Potrzebna jest nam rozdymka. Dojdź łowić. Ja się nim zajmę. Nie, płotek. Daj mnie to. Dobra, idziemy po płotek. Jeżeli mam tylko on. Najpewniej nie. Tego nie trzeba zrobić. O. Ojej. No i widzisz, jakie piękne? Widzisz, jakie piękne stanowisko ci zrobiliśmy? Byłoby śmiesznie, jakbym wędkując wyłowił wędkę. Jej, dobra, więc tak, jej. A w ogóle wiedziałeś o tym, że jak niszczysz częściem gravel cent na krzemień? O, spoko. Tak przeczytałam sobie na Wikipedii. No to co, jest jeden, że może będzie jakiś mniejszy ten napisik z łowienia. Nie, no dobra, musimy jeszcze czytać. Naprawdę. A, to jest niemożliwe zdobycie ich.
No nie widzisz, ile tego nałowiłem, a nie mam ani jednej rody. Dobra. Szklane buteleczki, czy nie? To było skóry, jakby się przydało. O nie! Oni dobijają się do mojego domu! Nie mojego, ale miał być. Więc tak, ja ogółem, w skrócie, wyruszyłem na wielką wyprawę. Przynajmniej taki był plan. Wyruszyć na wielką wyprawę. Do dżungli. Do dżungli, tak, która jest tak daleko. Bo wiecie co Quality zrobił? Zrobił, wszedł sobie na jakąś stronę, która odczytuje seedy i pokazuje gdzie co jest. No. O, cześć! O, dwa! O! A jeden już zginął? A nie! O, jeden zginął już. No i gdzie ten? Oj! Bo nie spałem długo! Nie! Łuk mi dropnął, wow! Cześć! I też drobny łuk z mocą fajnie zniszczalnością. Noć no, mój mały przyjacielu, który mnie będzie śledził teraz. Bo nie spałem zbyt długo i chcę tam jego futro. Jest, mam! Wanted. Wanna. Get wanted. Get wanted, co? Get błonet. Siema, Burek. Creeper. Cześć. Cześć, get błonet. Ja mam... Okej, Quarry nie zniknął. Teraz przyszedł moment na Nitada i robienie mixtur. Co tam jest potrzebne? No i dobra, oddychanie z wodą. A dobra, przydałoby się jeszcze miksturę wydłużyć. Czego się przymrużało? Fajna, jak się wydłużyła mikstury. No, redstone'em. Teraz nie potrzebne są ściągę. Fufu, ma to quality plus, co jest redstone'em. No dobra, to trzeba pójść. Jakby ktoś się pyta, czy on nie ma miecz, no to... Ten miecz ma pogromcenie umarł. Po prostu. Jeszcze
Ej, wiesz, że te ciastka... One mają mają te wafelki? Dzięki za reklamowanie mi innych rzeczy. No i tak w ogóle, no, zrobiłem już jeden zestaw miksturek i teraz zrobię drugi i musiałem od ciebie pożyczyć dwie brodawki, bo są potrzebne do tego. Ale na co? No, żeby zrobienie miksturek oddychania pod wodą. A to jest jeszcze tego, chyba czerwony proszek, żeby przedłużyć. No wiem, właśnie to robię teraz, bo poszedłem do siebie po czerwony proszek, bo to już tylko dwa. Widzę konia. No i dobra, oddychanie pod wodą na 8 minut, takie 3 miksturki. I teraz robię twój zestawik z oczywiście wody są. Ile będzie tych timelapsów? Dużo. Wolę, żeby odcinek trwał jak najkrócej, bo ci powiem, jak trwa. Trwa pół godziny. Oj, to jest szybkość! Dobra. No, tak w sumie to jest odcinek przygotowywawczy do wyjścia do podwodnej tej. Tak w sumie. Mhm. W następnym odcinku ja z Quaritim udamy się do podwodnej kwiatki, a może i nie tylko. Ej, jakie były kordy? Mógłbyś zapisać? Kordy? Kordy dżungli, nie wiem, nie? No 6, minus 6 tysięcy na X i na... Zapisz jej tyle. Zapisz je, no. Ale nie mam ich. Mam pusty czat. Dlaczego? Tak czy plus D. Super. Spokojnie na odcinku się zobaczy. Mam nadzieję. No dobra. To było na tyle w tym odcinku. Dzięki. No wow, odcinek o timelapsie. Coś w tym stylu. To było na tym odcinku. Dzięki za oglądanie, do następnego. No i pa pa. Pa.